Moja mama też była. Zobacz.
Najgorsze tak naprawdę w naszym wykonaniu było pierwsze 5 minut. Tak, byliśmy, nie wiem, zestresowani, może fakt, że trzech chłopaków rocznik 2.6, 2.7 u nas wystąpiło, także nie wiem może skąd to się wzięło, może presja przeciwnika, ale po 3-4 minutach naprawdę mecz się wyrównał. Były takie dwa przełomowe momenty, szczególnie w drugiej połowie przy wyniku 4-2. Mieliśmy dwie świetne okazje. Później przedłużany rzut karny, gdybyśmy wykorzystali, może by coś to zmieniło. Ale niestety bramka na 5-2 podcięła nam skrzydła i tak naprawdę już byliśmy bez szans. Naprawdę ciężko teraz mi coś powiedzieć, bo dla mnie to mecz trzeba jeszcze raz oglądać, bo chcę oglądać pełny mecz i zobaczyć co tam jak wyglądało i zrobić naprawdę taką dużą analizę. Jeśli nie, u nas jest jakiś poziom i trzeba go trzymać, co by u nas było. A u nas taki rwany temp, co albo my gramy, nie gramy, trzeba grać z pierwszej minuty do ostatniej. I to jest najważniejsze dla mnie i dla Eta. Przepraszam kibiców, co tak może trochę stresowali od tego meczu, ale naprawdę te akcje, jakie my potrzebowali, oni były i Eta. Niedobrze zagrali w obronie. Tak, jest dwie bramki, to jest dla nas za dużo.